witam wszystkich bardzo serdecznie. Nie możemy spotykać się na żywo, więc spotkamy się w internecie. Aby nasze umiejętności zbyt mocno nie spadły, porobimy sobie troszeczkę ćwiczeń, trochę przypomnimy sobie troszeczkę materiału, który poznaliśmy do tej pory w Domu Kultury w Orzeszu na naszych zajęciach. Wiem, że nie każdy z Was posiada instrument w domu, więc na razie forma treningowa troszeczkę bardziej uboga, czyli do naszych zajęć będą potrzebne pałeczki. Pałeczki prawie każdy z Was ma, więc jakby sytuacja jest opanowana. Ja korzystam z pada, Wy możecie skorzystać z krzesełka. Pamiętacie, rozmawialiśmy o tym, że trenować można praktycznie na wszystkim, więc mam nadzieję, że sobie jakoś to, że sobie wymyślicie jakąś formę uderzeniową. Może to być stolik, może to być krzesełko, może to być cokolwiek, co odbije nam pałeczkę. Możecie też położyć książkę na stół. Ważne, żeby pozycja była wygodna. Ważne, żeby pad lub książka lub cokolwiek będziecie uderzali, nie było zbyt wysoko, żeby nie było sytuacji, że będziecie podnosili ręce. Pozycja taka jak przy werblu za perkusją. Do naszego treningu wykorzystamy telefon. Na YouTubie możecie znaleźć metronom i skorzystamy z tego. Metronom 120 uderzeń na minutę. Zaczniemy od takiego tempa. Brzmi to w ten sposób. 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Każdy z Was może taki metronom znaleźć. Na YouTubie jest bezpłatny. 120. Dzisiaj zrobimy sobie 120. Tempo 120. Ułóżcie sobie w ten sposób telefon, żebyście słyszeli metronom. I powtórzymy sobie czwórkę. Powtórzymy sobie ósemkę. I powtórzymy sobie dzisiaj szesnastkę. Nieakcentowaną czwórkę, ósemkę, szesnastkę. Później zrobimy akcentowaną czwórkę, ósemkę, szesnastkę. Pierwsze ćwiczenie. Włączamy metronom. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4. Czwórka. 3, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, Co jest ważne? Ważne, żeby grać równo. Nie obok metronomu, tylko razem z metronomem. Pogramy sobie trochę. Włączajcie sprzęt i jedziemy razem. 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, 4, raz, 2, 3, raz, 2. Trzy, cztery, raz, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ósemka. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa,
szesnastka. Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Pamiętamy, żeby grać równo z metronomem. Nie wyprzedzać i nie zwalniać. Czwórka, ósemka i szesnastka nieakcentowane. Raz, dwa, trzy, cztery. Uma, trzy, cztery. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Teraz zrobimy sobie akcent prawą ręką na raz. Każdy takt, w każdym takcie jedynkę będziemy akcentowali. Trzy, cztery. Raz, dwa, 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 trzy, ósemka. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Akcent. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Szesnaście. Trzy, cztery. Raz, dwa, 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 trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, raz.
Tempo metronomu 120. Czwórka, ósemka, szesnastka. Trenujecie nieakcentowaną czwórkę, nieakcentowaną ósemkę, nieakcentowaną szesnastkę. I w drugiej części akcentowaną na raz czwórkę, akcentowaną na raz ósemkę i akcentowaną na raz szesnastkę. Ćwiczcie, spotkamy się na następnych zajęciach przy nowym ćwiczeniu. Ważne, żeby zachować formę, żebyście nie odpuszczali, żebyśmy, kiedy już będziemy mogli się spotkać, żebyśmy nie zaczynali wszystkiego od zera. Do następnego razu, cześć.